Hej, cześć, witam serdecznie. Wracamy do Wiedźmina 3, Dziki Gon, edycja gry roku. I wraz z Aegarem i Ciri wykonujemy tutaj takie troszeczkę niecne zadanie. Związane z pomocą dla ludzi, którzy swego czasu pomogli Ciri. Dobra. No dobra, czyli naszym zadaniem, jak tutaj wspomnieli sobie zawodnice, jest stać sobie na czatach i obserwować. Tam idą jacyś goście, za chwilę się pewnie tutaj odnajdą. Strażnicy jacyś, ewentualnie nie wiem co. Dostań się do stajni. Naszym bojowym zadaniem. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. No tak, tylko nie narób hałasu. Tutaj idą ci strażnicy. Dobrą straż. Cicho, bo się obudzą. Tych to raczej chyba trzeba minąć. Tamten się ocknął, okej. Okay. A tutaj będą cwaniaczki krążyć pewnie wokół tej bramy. Dobra, też wcześniej miałem problem, że nie mogłem biegać. Teraz znowu mam problem, bo nie mogę chodzić cicho. Zaraz, zaraz, dobra. Tamten się ocknął. Czyli coś mi mówi, że tutaj będzie problem, żeby się dostać po cichu. Jak oni tu mi każą iść? Jakoś tędy. Ten co? Kima? Zaraz, zaraz. Tak, zagęszczenie strażników jednak jest dość duże. Nie mogę wejść. Z tym strażnikiem nie mogę pogadać. Jest to jakieś inne wejście? Teoretycznie mogę sobie pozbierać jakieś tam pierdółki. To się może jeszcze kiedyś w przyszłości przydać, nawet na handel. Tędy nie wejdę. Chyba że jakąś górą tutaj pewnie trzeba się dostać. Tak coś czuję. No zobaczmy, czy to jest słuszna koncepcja. Możemy coś zgasić. No dobra, tylko nie naróbmy hałasu. Okej, okay. Teraz po cichu zejdziemy. Tam były jakieś ciekawe skrzynki, dobrze, że je zebrałem. Tętnie komara. Zamknięte. Może jest inna droga. A ten co, śpi czy nie śpi w ogóle? Jakoś tak ciężko gościa wyczuć. A, jest i klucz. Okej. Okay. Szybko. Właśnie. Nareszcie. He, ten strażnik w ogóle tam jakoś nie przyczajnikował, o co chodzi. Czyli mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni po tym naszym działaniu. Mam tu na myśli tą grupę, która sobie podróżuje. Ciri tam stwierdziła, że chciałaby być taka jak oni. Gdzie ty, dziewczynko? Przecież ty masz inne cele w życiu, jakieś ambicje. Woohoo! Udało się! Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Geralt. To było świetne. Możemy stwierdzić oczywiście, że to było niewłaściwe, możemy stwierdzić, że owszem było. Tak jak było, tak było. Przyjemna odmiana od zabijania potworu. No, no. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Idę się jeszcze pożegnać z Waldo. W takim razie widzimy się u Jaska. Mam jeszcze do załatwienia parę spraw w mieście. Do zobaczenia. Okej, czyli to by był wątek z Ciri, który został ogarnięty. Naszym bojowym zadaniem jest teraz porozmawiać z czarodziejkami, czyli Yennefer i Triss. Możemy tu jeszcze coś ciekawego zrobić? Nie będę z tobą rozmawiał, Lafey. Geralt? Czarodzieje, nie ludzie. Co z nami będzie? A dla kogo rozpalicie stosy, jak nas braknie? Okej, skoro już tu jestem, to oczywiście wsłuchując się we wszystko to, co mają do powiedzenia, nie omieszkam sprawdzić beczek, fiolek i innych tego typu rzeczy. Dobra, czyli to mamy połapane. Rzućmy sobie okiem w takim razie na
zadania. Porozmawiaj z Yennefer, porozmawiaj z Triss. To są nasze główne zadania, tak? Ostatnie przygotowania. Zadań pobocznych. Czy my coś mamy? Odszukać pozostałych wspólników, o których mówi Notka, i poszukaj kluczy. Poziom 11 w Nowigradzie to się wszystko znajduje. Po śmierci Mengego i po wyczynach Geralta i Triss w koszarach, łowcy czarownic postanowili wziąć odwet na czarodziejach i odmieńcach. W mieście zaroiło się od uzbrojonych, którzy uwijali się jak mrówki w poszukiwaniu władających magią i odmieńców. Czy my to mamy zaznaczone gdzieś na mapie? Tak jakoś sensownie? No niby mamy, niby mamy. No dobra, w takim razie udamy się do pierwszego z punktów. Będzie straszny, co? Patrole tutaj cały czas, jak widać, funkcjonują. My sobie generalnie ukradliśmy te konie, tamten klient w ogóle na nas patrzył, nie zareagował. No dobra, kit mu w oko. Nie będziemy się z tego powodu jakoś specjalnie rozwodzić. Kolejny przygłębas. Kurczę, tych strażników faktycznie tutaj naćkane. Fajno! He, okej. No i teoretycznie tutaj coś może być. Czy to jest ta stajnia w ogóle? Jeszcze raz? Nie, nie, nie. Mam kutasak kiełbasa. Lubię sobie nim pokazać. A czyżby tutaj trzeba było wejść? Jakaś dratwa. To jest tyle? No tak, tutaj nie ma nic. Tutaj również nie ma nic. Teoretycznie możemy wejść jeszcze na górę. Może na górze coś ciekawego się będzie znajdować. Rzućmy na to okiem. Jakaś fioleczka. No nie, tutaj nie ma nic ciekawego. Odszukaj pozostałych wspólników, o których mówi Notka. Charaktery, co? Z tym raczej się nie dogadamy. On jakiś nerwowy jest, z założenia. Z tobą? Też niekoniecznie. Daj mi spokój. Czarownic. Ktoś tu musi cośkolwiek wiedzieć, chyba że musimy poczekać do rana może. Tutaj jest jakaś coś. Aha, okej. Okay. Czyli ktoś gdzieś sobie upuścił ten klucz przy wejściu. Mogłem wejść do tego w sumie przybytku, ale na razie sobie odpuścimy. Łowcy czarownic, faktycznie. No tak. Tu jakiś zielarz. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Tu jakaś gruźlica. Dziękuję za pomoc, Geralt. Bez ciebie byśmy to nie dorwali. No tak. No, tych patroli się faktycznie tutaj, kurczę, cały czas je wszędzie widzę. Nie spodziewam się ich jak hiszpańskiej inkwizycji, chociaż nawet podobnie są ubrani na czerwono. Okej, teoretycznie tutaj gdzieś powinien być jeszcze jeden z tych kluczy. Zaraz go tu gdzieś odnajdziemy. No ile będzie to takie proste? Tu jakaś notatka. Kazanie zatroskanego. No my to żeśmy ogarnęli już dawno temu. To jest rozsiane po całym mieście. On miał swoją misję. Pamiętamy, był to wampir wyższy, który przeszedł na stronę Kościoła Ognia. Łóżko. Tutaj ktoś sobie komara tnie. Dobra, przebiegniemy, żeby nas nie słyszał, nie widział. Co z Temerią? Pieczony placek, tu coś zamknięte. Dobrze, dobrze. Tu sporo rzeczy. Głównie woda, dziki gon. Śpi, śpi. No na nic nie patrz. Dratwa. Co, jeszcze wyżej mam wejść? Kurde, ciekaw jestem, czy to w ogóle jest tutaj. No zobaczymy. Jeżeli nie, to się nic nie stanie. Srebro, dwimerytowy pył, nowigradzki długi miecz. No tutaj żeśmy jej dosyć porządnie wyreperowali. Patrzę, czy nic tutaj więcej nie ma, ale nie stwierdzam. Możemy tylko zapalić świeczkę. Tutaj sobie niewiasta kima, okej.
Te worki lubią leżeć gdzieś przed jakimś wejściem. Są teoretycznie, znaczy ukryte. No ukryte to za duże słowo, ale... są niewątpliwie... jak ja mam stąd wyjść teraz? Do Jasnej Anieli. Tędy? Jest zamknięte. Tutaj nie ma drzwi w ogóle. Poczekaj, jak ja tu wszedłem. Aha. Okej, to było trudne. Jest ten komar, tutaj nic więcej nie mamy. Dobra, wyjdźmy stąd. No tak, po schodach boisz się biegać, żeby co by się nie połamać. Może tutaj gdzieś coś. Ja tam nikomu w robotę się... Oho. To jest jakiś ciekawy członek. Tak nieładnie powiem. Który jest tutaj generalnie w pozycji niedbałej. I... coś mi mówi, że duch z niego uleciał. Zaraz się temu przyjrzymy bliżej. Sporo rzeczy do zebrania. Już do masła, bardzo istotna sprawa. Skóra z białego wilka. No dobra, zobaczmy tego gościa. Nie żyje od dawna. Zaraza. Łowcy mnie ubiegli. Czyli co to znaczy? To znaczy, że zabrali klucz? Aha. Dobra, tu możesz się temu przyjrzeć, czy coś? Aha, tutaj się coś otworzyło, widziałem, dobra. Okej, tajemnicze... miejsce. Tu jest klucz. Ciekawe, co to? List o skarbie. Udaj się do ogrodu przy pasiflorze. Tam prawdopodobnie będzie ukryty ten skarb, o którym była mowa. Zobaczymy. Represje w Nowigradzie. Czyli tutaj tych skarbów może być kilka. No dobra, ogarniemy sobie to, co będziemy mogli. Lecimy w takim razie w stronę... w stronę tego ogrodu przy pasiflorze. Tam miała miejsce jedna z większych porażek, czyli moja porażka Gwinta. No ale co zrobić? Tam raczej nie będziemy wchodzić. A, w nocy się biega lepiej, nie ma takiej gwary. Wszyscy nie mówią przede wszystkim. A, o, z tym goście. Zabieraj się stąd, póki ja dowodzę strażu, tacy jak ty nie mają tych wstępu. Tak, pamiętamy zadanie związane tutaj z siostrami. No jest pasiflora. Co, i tutaj coś jest ukryte? Zobaczmy. Nikt cię nie śledził? Nie. Czyli tutaj jest po prostu sobie Triss. To nie było to zadanie. No dobra. To zaczynamy. Obserwuj taflę uważnie. Nic nie może nam umknąć. Gremet wyr. Robeir megeila feilte. Gremet wyr. Degniskerle espirsena a ekleit. Skąd znam to miejsce? Wygląda jak łaźnie. Dijkstra, to on ją ma, są w jego łaźniach. Mogłem się tego domyślić. To była przeszłość czy przyszłość? Przeszłość. Niedaleka, musimy się pośpieszyć. No dobra, czyli w takim razie do Dijkstry. Idziemy do łaźni, może jeszcze nie jest za późno. Chodźmy. Udaj się z Triss do łaźni miejskich. No, ta jaka wybiegana jest w ogóle. Dobra, dajesz. Mam nadzieję, że zdążymy. Że Dijkstra nie zrobi jej krzywdy. Może być różnie. Jeden fałszywy ruch i to on będzie ofiarą. No nie wiem. Dijkstra nigdy jej nie wybaczył, że nasłała na niego zabójców. A Filippa jest na pewno bardzo osłabiona. Ciągle jest potężną czarodziejką. Jeśli ludzie Dijkstry ściągną jej glimeryt, Filippa zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. No dobra, zobaczmy w takim razie, czy... chyba nie docenili Filippy.
Okej, okay. Filippa Einhardt. Poddaj się! To miejsce to labirynt! Nigdy stąd nie wyjdziesz! Cholerni idioci! Za nią! My się tym zajmiemy. A co to, to nie! Czarodziejka zostaje tutaj! Czy zostawiamy ją, czy bierzemy ze sobą Triss? No dobra, niech zostanie. Zostań, Triss. Na wypadek, gdyby tędy uciekał. Uważaj, może jest ślepa, ale nie przestała być groźna. I nie zrób jej krzywdy. Okej, czyli ona będzie, spodziewam się tutaj, przejmować kontrolę nad tymi łebkami, którzy są teoretycznie... Co się dzieje? Zaraza rzuciła na nich urok. No właśnie, ludźmi Dijkstry. Dobra. No to się wjebałeś! Dobra. Zaraz was tu, kurczę, pojaśnię. Potrzebuję tylko coś takiego jak... Na przykład... Razem! Bić kurwysyna! Na przykład to. Kurczę, jest ich trzech. Ale myślałem, że ten będzie trochę mniej gramotny. Na początku tak się wydawało, ale jednak zaczął się bronić. Ajajaj. Biłem w trzech, ale zaraz ich tutaj pojedziemy. Jednego mamy z głowy. Drugiego mamy z głowy. Jeszcze zostało kilku przed nami. Weźmy sobie włókna. Gdzie tutaj są ci goście? Kurczę, widzę ich na mapie, ale ich nie widzę fizycznie. Okej, pomału sobie w takim razie pójdźmy. Dijkstra wspominał, że to jest labirynt, że nigdy stąd nie wyjdziesz. Oni są gdzieś niżej w ogóle. Okej. Tutaj jest zejście, pamiętamy. Trollololo. Teraz mamy schwytać Filippę. No, coś mi mówi, nie będzie łatwe zadanie, biorąc pod uwagę... Ładna pani. Dobrze cię. Teraz jestem twoją panią i mam się bronić, rozumiesz? Kurczę, będziemy musieli walczyć z tym Trollololo jednak, się okazuje. A szkoda, chciałem oszczędzić jak największą liczbę... Jak największą liczbę troli. Ale jak trzeba będzie go zabić, to będziemy mieli taki plus, że będziemy mogli sobie ogarnąć temat z pewnym eliksirem, gdzie będzie nam potrzebna część strula. Jesteś już ścierwem! Na razie tu, kurczę, pojadę, chłopczyku. Od tyłu może jakoś. Dobrze byłoby postawić może pułapeczkę tutaj. Dobra, już bez znaczenia. Taki bonus ode mnie, żebyś miał lepszy sen. Kurczę, pewnie będzie trudna walka z tym trolem, ale powinniśmy sobie poradzić, przynajmniej tak sądzę. Uważaj, gdzieś w ogóle ciekam. Dobra. Jest Bart. No i teraz uwaga. O nie, nie. Wiedźmin nie przejdzie. Ładna pani zabroniła. Zaraza, na niego też rzuciła urok. Okej, możemy go spróbować przekonać, coś mi się mówi. Coś mi mówi właściwie, coś mi się mówi. Jest mi potrzebna, czy chcemy jej pomóc? Myślę, że jak powiemy, że chcemy jej pomóc, to ten troll troszeczkę zmięknie na budowie, zobaczmy. Jest ranna, widziałeś? Chcę jej pomóc. Kazała nikogo nie puszczać. I Bart nie puści. Bart obiecał. Bolał cię kiedyś brzuch? Bolał. Jak Bart zjadł starego utopca. Ją wszystko boli tak, jakby zjadła 100 starych utopców. Bart nie chce. Po utopcu boli bardzo. Przepuść mnie, to jej pomogę. Bart puści. Wiedźmak pomoże. Tak czułem, że tak to się skończy, czyli udało się go przekonać. Nie używając... Pomóż mi umrzeć? Niedoczekanie! Nie używając zbyt wielu opcji perswazji. Tutaj wszystko jest wyzbierane, kurczę, gdzie ona może być? Tutaj gdzieś tędy pobiegła pewnie. No nie, tu pamiętam, były jakieś te...
grzyby, tak? Trzeba będzie się na to chyba uodpornić. Z czasem. Nie chcę ci zrobić krzywdy! Akurat! Dobrze byłoby ją w całości, że tak powiem, zabrać. Mnie. Chcę ci pomóc! Wybacz, ale jakoś ci nie wierzę. Okej, przyzwała sobie jakiegoś pana, który nazwany jest tutaj ładnie żywiołakiem ognia. Ten od razu mnie tutaj dziabnął. Dobra, weźmy sobie tarczę. Teoretycznie można by się było do tej walki lepiej przygotować. Jesteśmy już na tyle przykokrzeni, że te żywiołaki nie robią na nas większego wrażenia. Co więcej, nie są w stanie nas nawet trafić. A jednak. A i spodziewałem się, że obędzie się bez tego. Dobra, czy coś nam jeszcze przywoła? Trzymam pokój. Przeciska w nas jakimiś pierdołami, że warto byłoby się do niej pofatygować. Ale fart. Czy ja tędy przejdę w ogóle? No tak. A, nie słyszałaś mnie, dziewczynko, co? Przestań wierzgać. Gdybym chciał cię zabić, dawno już byś nie żyła. Czego chcesz? Pastwić się nade mną? Patrzeć, jak robią to inni? Potrzebuję twojej pomocy. Jeśli mnie oszukasz... Nie mam takiego zamiaru. Na zewnątrz czeka Triss. Wszystko ci wyjaśni. Okej, czyli kolejna z czarodziejek została w jakiś sposób przez nas ogarnięta. Zobaczymy, czy uda nam się stąd w ogóle wyjść w całości. Na razie widzę bez problemów. Przykro mi, ale ta pani idzie ze mną. No ta. Dijkstra, zejdź mi z drogi, nie mam na to czasu. Do ciebie nic nie mam, Geralt, ale z Phil mamy sobie do pogadania. Pamiętasz, jak nasłałaś na mnie zabójców, kochana Phil? To był błąd. Takie sprawy załatwia się osobiście. I zaraz ci to zademonstruję. Okej, no pamiętamy, że oni tutaj byli w jakiś sposób związani ze sobą emocjonalnie, tak? Czyli nie czas na kłótnie kochanków. Wydaje być się tutaj dobrą opcją. Coś mi mówi, że jednak Dijkstra będzie chciał tutaj mocno ją styrać. Pamiętam, co was łączyło, ale teraz nie jest odpowiedni moment na kłótnie kochanków. Za to świetny na wyrównywanie rachunków. Filipa idzie ze mną. I odpowie za wszystkie uprzejmości, którymi mnie uraczyła. Możemy tutaj z Dijkstrą podejść troszeczkę go. Jest niegłupi chłopak. Mimo, że nie chciał nam pomóc, wiadomo. W walce z Dzikim Gonem w momencie, kiedy sprowadziliśmy Ciri, to też pamiętamy, Ciri do Kermoren. Możemy go usunąć siłą, czyli jednak kurczę, nie chciałbym go też specjalnie zabijać w gruncie rzeczy. Zawsze umiałeś docenić wartość informacji. Dlatego nie wierzę, żebyś miał dla mnie coś, o czym nie wiem. Cesarz Nilfgaardu nie zdołał przeciągnąć na swoją stronę korporacji handlowej. Opozycja dobrała mu się do dupy? O, to biały płomień długo już nie potańczy na kurhanach wrogów. Jego córka wróciła. Cesarz chce abdykować na jej rzecz. Niemożliwe. Cyrilla? Przecież to by mogło zmienić losy wojny. Oczywiście, jeżeli się nie mylisz. No tak, tylko chcieliśmy, żeby nam pomógł w sprawie Cyrilli, a on tutaj teraz taki zdziwiony. Czas pokaże, czy miałem rację. Tylko, że jeżeli opowiadasz bzdury, a ja w nie uwierzę, to będzie za późno. Musisz zaryzykować. Nawet nie wiesz, jaka to ważna wiadomość. Zmiana na cesarskim tronie mogłaby zakończyć wojnę. Radowid na pewno by się ucieszył. Jeśli Emhyr się wycofa, nie będzie już żadnej siły, która powstrzyma tego szaleńca. Szczególnie, że nasz plan nie wypalił. Naprawdę myślałeś, że nam się uda? Radowid jest wariatem, ale nie idiotą.
Dobrze wie, że jest wielu takich, którzy... Milcz! Czy ja dobrze rozumiem? Chcecie zabić Radowida? No, no, zaimponowałeś mi, Ziggy. A myślałam, że to już niemożliwe. Niestety, jak wiesz, Radowid zaszył się na swoim statku. I jest strzeżony tak pilnie, że nie zdziwiłabym się, gdyby paru strażników spało z nim w jednym łożu. Za dużo wiesz, Phil. To kolejny powód, żeby cię zabić. No dobra, niech powie, co myśli. Oczywiście postaramy się, nie damy jej zabić, więc kurczę, nie wiem, czy jak wybierzemy opcję, niech powie, co myśli, to tamten nie wpadnie w jakiś szał i nie zdąży zareagować, a on ją tam dziabnie jakimś sztyletem, nożem, tudzież innym wynalazkiem, który powoduje, że się szybko schodzi z tego padołu łez i obudy. Sprawę zabijania Filipy mamy już omówioną, Dijkstra. Zapomnij o tym. Sytuacja się zmieniła. Teraz ona może pokrzyżować moje plany. Naprawdę uważasz, że pobiegnę do człowieka, który wyłupił mi oczy, żeby go ostrzec? No tak, to coś w tym jest. A może warto posłuchać, co Filipa ma do powiedzenia? Nie przepada za Radowidem przynajmniej tak bardzo jak ty. Cieszę się, że ktoś wreszcie wpadł na pomysł, żeby się pozbyć tego zwyrodnialca. Gówno mnie obchodzą twoje pochwały. Jest tylko dwoje ludzi, którzy mogą wywabić Radowida z jego statku. Emhyr i ja. Chcesz być przynętą? Obawiam się, że Emhyr raczej się na to nie zgodzi, więc... Twoje kurwa niedoczekanie! Geralt, nie zaufałbym jej nawet, gdyby chodziło o ugotowanie jajka na twardo. Słusznie. Nie umiem gotować jajek. Ale pomyśl, jak zachowa się Radowid, kiedy usłyszy, że mnie schwytaliście. Czyż nie zapomni o ostrożności? Nie pobiegnie, żeby mnie zabić? Osobiście? Własnymi rękami? Mowy nie ma. Zabieraj ją stąd, Geralt, bo mnie szlak trafi. A potem... Potem musimy się spotkać. W gronie przyjaciół. Wynająłem magazyn w porcie. Przyjdź tam. Okej, okay, czyli Filipę ostatecznie udało nam się wyprowadzić z tych całych, kurczę, łaźni od Dijkstry. Wybaczcie, że dopiero teraz. Musiałam się uporać ze strażnikami. Witaj, Triss. Filipa, nic ci nie jest? Bywało lepiej. Zaraz cię stąd zabiorę. Poradzicie sobie? Tak, dzięki za pomoc. No dobra, czyli te czarodziejki faktycznie zaczynają się kompletować jakby. Loża czarodziejek, za wiele ich nie zostało. Uaktualniono wpis o postaci Dijkstra, dobra. Zadanie zaktualizowane, statuetka żołnierza, okej. Okay. Cały czas jest oczywiście w tle gdzieś to zabójstwo Radowida. Ciemnie pod latarnią. Dobra, opuśćmy to miejsce. Tutaj raczej są same kwiatki tylko. Kwiatki nas chwilowo nie interesują. Ale z tym kolejnym zadaniem... Rzućmy jeszcze okiem sobie właściwie na cały... cały ten interes z zadaniami. Porozmawiaj z Yennefer. Okej. Okay. Przez czas i przestrzeń. Racja stanu, statuetka żołnierza. To by mnie interesowało. Z poszukiwań oczywiście zostało tylko Skellige i Novigrad. Teoretycznie można by już to było pomału sobie ogarnąć. Jednak te schematy ogarnę sobie chyba pomiędzy odcinkami, tak myślę. Zobaczymy. A tymczasem... A tymczasem można byłoby się udać i pokazać Triss statuetkę żołnierza, którą znaleźliśmy u pewnego księgowego swego czasu. I zobaczymy... Co z tego wyniknie? Ale to wszystko w następnym odcineczku. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja jestem oczywiście Arkadiusz, to jest Geralt i Wiedźmin 3 Dziki Gon edycja gry roku. Jesteśmy już dość daleko, ale jeszcze cały czas przed nami dwa dodatki, także na spokojnie będzie się jeszcze dużo działo. Myślę, że jeszcze spokojnie... Alison, ale kwistychem handluje! ...ze 150 odcinków. No i tymczasem do wkrótce, na razie, cześć!